Jestem z Trofimówki. Golko Helena nazywam się. Pracuję przy warsztacie tkaniny dwuosnowowej. Od kogo nauczyłam się, mogę powiedzieć, od Reginy Krupowicz. I tkam to od 1973 roku. Wpierw robiłam worki, szmaciane tkaniny. Takie chodniki były, worki do ziemniaków, tkaniny na lóżka, tkaniny na podlogę. Każda panna, jak wychodziła za mąż, to musiała mieć dywan ręcznie przędziony i wełny i ręcznie na warsztacie zrobiony. Bo to było po prostu w posagu. Szło. U każdej dziewczyny musiał to być ten dywan tkacki. I często i gęsto na łóżko był zaścielany, a często i gęsto złożony do kufra i schowany. I zostało dla dzieci, dla wnuków. A teraz już zostały te tkaniny. Podobają się dla ludzi dużo. I zostały odnowione. I po prostu nas jest kilka kobiet w naszej gminie Janów. I pracujemy przy tym, ale już jest bardzo mało. Uczennic jest bardzo mało, bo nie ma za dużego zbytu. Ale teraz ruszyły. Robiłam za granicę, przyjeżdżali kupować, robiłam na konkursy różne, do Lublina, do Warszawy i do Janowa, tkaniny, konkurs dwuosnowowej. I w tym roku też był konkurs, też dostałam nagrodę. Były potrzebowane dywany szerokie, a ja zrobiłam wąski, to słabsza nagroda, ale bardzo się cieszę z tej nagrody, bo po prostu udział brałam i to jest taka praca, że ciężka, bo robi się nogami, głową i rękoma, ale jest przy tym odpoczynek, bo po prostu trzeba skupić się i jest to przy tym odpoczynek i usiądzie człowiek, to wszystko tam idzie w tą tkaninę. Różne tematy są. Gałązki, drzewa. Tematy tematyczne. Praca w polu kobiet na przykład. A w tym roku był pasieka, temat do konkursu w Janowie. I zrobiłam tam ule, takie drzewa owocowe różne. No i podobało się. Wszystkie tkaniny były nagrodzone w Janowie i dla wszystkich bardzo podobały się i wyższe władze nam dały dyplomy, nagrody i cieszymy się z tego. Moja mamusia robiła ręczniki i pojechała na jarmark do Suchowoli, a ja jeszcze byłam, chodziłam do szkoły. I to było w 18 niczelnic i ja tak dopóki mamusia wróciła z tej Suchowoli, to tak wypracowałam taki kawałeczek tego ręcznika. I była mama odpowiedź taka, to będzie dla ciebie w posagu. I mam ten ręcznik i lubię go po prostu. I to po prostu to mnie ciągnęło, tak raz naciągnęło. Robiła mamusia i rodzinne to jest. Jeśli na konkurs, to są dla nas podane tematy. A jeśli tak sobie planuje człowiek, no to zaczyna, tą tkaninę zaczyna się robić drzewo od korzenia. Na przykład zwierzę od nóg, lapy. I idzie do góry. I wtedy zdejmiesz z warsztatu i wtedy widać, co wytkane. Bo tak, to zajrzeć tam zrobisz, ale nie jesteś pewny. Co i jak, bo nakręcone na balku i nie widać po prostu. I to jeśli temat jest las na przykład, no to w lesie, czy są zwierzęta jakie, czy zwierzęta, drzewa, wszystko tam, co jest w lesie, nawet taki jeż wędruje. Nawet ja robiłam tkaninę las, to tam i spilowane drzewa, i jelonki biegały, i parami były, i ptaki,
I są wiewiórki, i są kukułki, i dużo ptaków, i słońce. Jest. A jak praca w polu, nawet, no to praca, no to jak ja robiłam, że przykrośnie pracuję, kobieta, i ziemniaki kopię, i pracuję w ogrodzie, i co jeszcze? No, krowy doi, bo teraz to są nowocześnie, dojarki, a kiedyś to trzeba było krowy doić. To po prostu taki temat historyczny. Dlaczego taki motyw? Dlatego, że był taki temat na konkurs i po prostu swoją historię na tym drzewie życia człowiek, że tam są zwierzęta, ptaki. Ja kiedyś zrobiłam drzewo życia dąb, bo to jest dąb, to najprawdziwsze drzewo lasu. Na drzewie życie, tam były wiewiórki, żolędzie, liście. I dlatego to drzewo życie. Na tym drzewie życie historię swojej młodości, starości może też być. Kiedyś jak na konkurs to było i 150, i 200 osób do Białegostoku czy do Lublina, a teraz na palcach można policzyć po prostu. Bardzo jest mało twórców. Bardzo jest mało już, bo nie chcą pracować. To w ogóle nie interesuje teraz. Nawet jak kiedyś praca w polu była, to i mężczyzna, i kobieta, a teraz idzie maszyna i pracuje. I to po prostu tak jak w tej piosence. Lubią normowaną pracę, comiesięczną pracę. A to jest jak sprzedaż, to dobrze, jak nie, to nie. Bo kiedyś do cepeli robiła dużo tych tkanin, brane były tkaniny, a teraz już tego nie ma, tylko konkursy. I teraz już rozwija się więcej tych twórców jest, ale to jest garstka. A kiedyś potrzebne były pieniądze i teraz. I więcej tych kobiet pracowało. A teraz w ogóle tych ludzi jest bardzo mało. I to zajmuje dużo miejsca w domu. Pomieszczenia dużo zajmuje i tego. To też trzeba postawić, mieć gdzie. I pracownię tą i wszystko. Wrasta, wzrasta teraz. Zagranica interesuje się. O, teraz miałam klientów w Szwajcarii. Kupił dla mnie dużo i małych tkanin. W ogóle nie umieli polskiego języka, był pan tłumacz, ale dogadali się i sprzedałam. Zagranica teraz, bo to ludowe teraz wzory, to wszystko podoba się. Dawniejsze historyczne rzeczy. Przysłała pani z Niemiec zdjęcie. Na tym zdjęciu były takie wzory. Ale nałożyłam okulary i zrobiłam to. I wysłałam i cieszyła się, zakupiła ten wzór. To było takie, no dla niej kolory musiałam dogodzić i wzór zdjęcia. Bo dużo robi się, że zdjęcia, bo tak na drzewo. Dla syna robiłam autobus. No mówi, mamo, zrób dla mnie autobus, MPEK. On MPEKiem jeździ. W ogóle tych MPEKów to jest, no i weź zrób. I nie miałam tego zdjęcia, nic, dopóki on nie dostarczył, a tam no, mówi, że tego. Ale zrobiłam, cieszę się, teraz sobie w Białymstoku i widzę na siedzeniu, jeździ moja tkanina i podoba się, nawet ładnie wyszła i kola. I to było w poprzek, ten autobus na długość, ale udało się napisy jego zakładu. I udało się. Samo najpierw to jest owca, żywa owca i strzyże się tą owcę, później trzeba uprać dokładnie, do ciżowni zawieźć, ciżować i później na kółko idzie ta pszędza, wełna, przędzie się i znowu trzeba uprać i skręcić to i do barwienia. I tam do barwienia jest potrzebna sól, ocet i barwnik. Kiedyś barwiło się
takie tkaniny, na przykład zielone, to można było barwić z żyta. Brąz to kora dębowa. I kiedyś takie były kolory, z lasu, a teraz jest barwnik chemiczny, kupuje się i do kotla wkłada się sprzędzoną tą przędzę i później wyjąć. Trzeba to wysuszyć i na talkę, z talki zdjąć, sparzyć, a później na snujnicy osnuć. Już po dwa kolory trzeba, szary na przykład i biały. I osnuć i policzyć, ile to trzeba tych par, ile tego wszystkiego i na warsztat wciągnąć na nawój, nakręcić i później w niczelnicę wrzucić i później w plochę i dowiązać do, takie są ponoże my nazywamy nogami, że pracuje się, dowiązać i wtedy ubije się. To też jest nazwa, nabiłka. I tym stukać, listewką przebierać. Jak jest dwukolorowe, to na górę zielone, a do dolu idą żółte nicie. A jak na drugi raz przechodzi się, to zielone do góry, a do dolu żółte. I wtedy co tam, czy baranka wybiera się, czy człowieka, i to zaczyna się baranek od nóg albo drzewo. Od nóg zaczyna się i idzie się do głowy i wtedy do zakończenia i wtedy zobaczysz, co wyjdzie na tej tkaninie. Odciąć już wtedy widzisz, że to była tkanina. Obzorze na przykład muzykanty, czy zwierzęta, czy coś. Samo najpierw nogi, a później oczy są wytkane, głowa. To zaczyna się od dołu. Czy to trudne jest? Tak, dla kogoś, kto by chciał tak spróbować z ulicy? Trudne, trudne. To jest trudne i ciężka praca, bo to trzeba pracować głową, rękoma i nogami. Mojej córki przyjechał też, to mówił, przy takiej pracy, bo to bardzo cieniutką niteczką przesuwa się, te nicie są cienkie. I to taką niteczką przeciągnąć czulankiem tym i ile tam milimetry tego. Tysiące razy trzeba całą tkaninę w jedną i w drugą stronę przerzucać, żeby tą wytkać tkaninę. Jak malat, no to już mniej węże, a jak duży dywan, to bardzo dużo. Pół domu zajmuje, pół pokoju i to dużego, bo to jest tak może 2 metry ten warsztat szerokości i długości 1,5. To duże miejsce zajmuje. A ile czasu zajmuje wytkanie takiego dywanu, nie wiem, na przykład 2 metry na 8. Taki dywan to trzeba i przędzenie, i wszystko. Miesiąc czasu pracować co najmniej. Wszystko od podstaw zacząć. I barwienie, i osnucie, i wytkanie. To miesiąc czasu. To jakiej wielkości? Metr na 2. I robią 1,5 na 2. Jeszcze i malutkie takie różne zwierzątka. Żubra robiłam Podlaskiego, to takie. Muzykanty to praca rolnika. O różnych tematach mam te tkaninki zrobione. Jak orzeł. Po prostu takie prace dawniejsze bardziej to wchodzą na tkaniny, bo to te nowoczesne. To widzimy, jak to robi się. Taki pluk, to dzieci nawet nie widzą, albo przybiegną dzieci, o maszyna, jedna we wsi to robię tylko. To te krosno powstaje z drzewa dębu, to jest dębowe i te moje krosno to na pewno ma 100 lat, bo to jeszcze mojej mamusi i mojej babci.
to krosno. I ja już tyle lat przy tym pracuję. I ono jest mocne. Rozbierać można, przewozić można to krosno. I to jest dębowe. I to kulko. A to kulko to pewnie lipa. Bo i te wyrzeźbić takie ozdóbki. Wszystko to. I żeby pracowało to krosno. I to kulko. Kręci, żeby równo było, bo jeśli wstawisz jedną listewkę dębową, drugą lipową, to nie będzie kręcić się, bo to już nie będzie miało obrotu. No tak, waga inna będzie. Będzie waga inna, będzie i nie będzie pasować, nie będzie odpowiadać. To. Dużo jest w regionie jakichś takich wydarzeń, imprez, na których może pani bywać, pokazać te swoje tkaniny, sprzedać? Zapraszają nas i za granicę, zapraszają nas do Warszawy. I CPLiE w Białymstoku interesuje się tym. I Warszawa, i nawet Baszko wręczał nam nagrody. Po prostu z tego rejonu. Jest muzeum w Sokółce. Izba Tkactwa w Janowie, szlak, szlakiem można jechać do kobiet, zajechać i pokażę te tkaniny, wzory, jak to się robi. Jakieś jarmarki? Jeżdżą na jarmarki, do Kazimierza jeżdżą. Jarmark jest w Białymstoku na Jana i muzeum, tam też mamy tkaniny. W Janowie w Goku mamy swoje tkaniny, wystawę. Dawaliśmy do Sokółki na wystawę tkaniny. Jeździły tkaniny nasze do Lodzi, do Poznania, po prostu po całym kraju. A do mnie przyjechał pan z Ameryki. Kupił tkaninę do galerii, a tam w Ameryce, w galerii, Żydówka kupiła tkaninę i kontakty prowadzi do tej pory i tkaniny kupuje. W tym roku ma przyjechać też do Polski, do mnie. Co roku przyjeżdża. Po prostu... Idą za granicę i też interesują się, są w Warszawie pootwierane muzeum. Zrobiłam wełnę na kulku, na talce osnułam i teraz będę barwić. To jest biała wełna. Zrobiłam tą białą wełnę. Do barwienia jest potrzebna sól, ocet i barwnik. Teraz będę barwić żółty kolor. I tu wkładam białą przędzę. Jeszcze wsypać muszę żółty barwnik. I wlać ocet. I sól. Zagotować. Rozmieszać to wszystko. I wtedy w gorącą wodę, zaparzoną wodę, wkładam talkę. I sól sypię. Ocet wlewam. O, jeszcze i stuka tu. I do odpowiedniej ilości wody trzeba włożyć wełnę. Rozmieszać to wszystko i wkładam. I już to jest. Musi dobrze przygotować się woda i ten barwnik, bo będzie, nie będzie jednolity, będzie paskami. To wszystko musi dobrze zagotować się. I zagotuje się i już wtedy tu minęła godzina, mieszamy.
I to musi dobrze gotować się, żeby barwnik był jednakowy z jednej strony i z drugiej. W jednym garku mam żółty kolor, a tu w drugim mam zielony. Wsypałam zielony barwnik i mam tu zielone. I to trzeba wyjąć do miski. Wkładam do miski. I tu mam piękny żółty.